witajcie, jesteśmy w Dereszu, jest dzisiaj sobota, 12 października 2019 roku i w Dereszu dzisiaj odbywa się impreza. Impreza, której dotychczas nie było, będzie to impreza pod tytułem Hubertusik. Będą brały w nim udział małe dzieci, które będą dzisiaj szukały lisa, nie goniły, tylko szukały lisa. I tak prawdę mówiąc, nie wiem jak to się będzie odbywać, bo jest to pierwszy raz, jeszcze tego nie przeżyłem. Organizatorzy mają jakiś plan, ale ja tego planu tak do końca nie znam, więc mogę być zaskoczony i mam nadzieję, że wy też będziecie zaskoczeni, pozytywnie oczywiście. Także zapraszam do oglądania Hubertusika. Nie ma, słuchajcie, nie ma lisa, trzeba ruszyć do lasu, szukać lisa w lesie. Siodełek brakuje. W sumie 12. 12 koników idzie.
jeźdźcy dopisali, na koniach widzę. Chciałem serdecznie wszystkich powitać na wspólnej zabawie, którą nazwaliśmy Hubertusik 2019. Hubertusik bowiem ma być to preludium do biegu oficjalnego, który odbędzie się za tydzień, a ma tej młodzieży uzmysłowić, jak wygląda zabawa, święto naszych jeźdźców, wspólne święto jeźdźców i myśliwych, jak co roku się w to bawimy. Przedtem chciałbym Państwu przeczytać list, który otrzymałem od leśniczego. W zalakowanej kopercie oczywiście. List od leśniczego do dereszowców. Dereszowcy, moi drodzy, piszę do Was w chwili grozy. Pod opieką miałem liska, bardzo uroczego spyska. Niby jeszcze jest malutki, zwinny i figlarny, lecz głupiutki. Dzisiaj z rana przy zabawie, gdy potknąłem się na trawie, spojrzał na mnie, na starego, z bólem w plecach leżącego, skoczył w prawo, potem w lewo, no i schował się za drzewo. Pomyślałem, chcę się bawić w chowanego. Tak chodziłem po tym lesie, myśląc, gdzie rudego licho niesie. Już za długo trwa ta chwila, chyba jednak dał gdzieś dyla. Albo zgubił się zwyczajnie. Czy nie przebiegł wam przez stajnię? Nie da rady wrócić sam. Co ja teraz począć mam? Może młodzież z liskiem się dogada. Może zgadną, gdzie też on się skrada. Proszę was, wręcz błagam szczerze, niech ktoś w las się dziś wybierze. Wsiądźcie więc na swe rumaki, przeszukajcie w lesie krzaki. Każdy kamień, gałąź, drzewo, może zalew i do tego. Was jest dziś nadzieja młodzi, że się lisek nie zagłodzi. Kiedy minie grozy chwila, to nagroda będzie miła. Tak więc pytam was, kochani moi, pomożecie? Pomożemy! Dacie radę? Damy radę! To ruszajcie. Gdzieś się zadekował lis, zobaczymy, gdzie on się znajdzie. Panie leśniczy, jak tak można? Lis biega swobodnie. No uciekł ten lis, cały czas miałem go na oku i w tym, na tej polanie mam nadzieję, że przyjadą i go... I pomogą znaleźć. Bardzo się cieszę, że dotarliście do tego miejsca, jak widzę w całości. Widzę, że z przygodami, ale taki jest bieg myśliwski. Trzeba być na tym przygotowanym. Ta polana wytyczona ścianą lasu i tą taśmą, tutaj lis mi uciekł. I ponawiam prośbę, spróbujcie go tutaj znaleźć. Proszę bardzo, start. Szukacie lisa. Taki zastęp jak był? Szukacie lisa. Każdy osobno się rozjeżdża.
szuka na tej polanie wytyczonej, jeszcze raz mówię, ścianą lasu i taśmą. Gdzieś się schował lis, szukajcie lisa. Ot i tutaj przycupnął sobie lisek na drzewku i czeka, aż go wszyscy znajdą. A my go niestety szukamy w innym miejscu, ale znajdziemy go. Mogę złapać? Wracamy tam do samochodu. Lis znaleziony. Bardzo wam dziękuję. To jest trofeum Emilka, które przychodzi na twoją własność. Myślę, że tym, co jest w środku, podzielisz się z wszystkimi przy ognisku. Zapraszam teraz wszystkich na miejsce po pasu, a później na ognisko. Proszę bardzo utworzyć zastęp za panią Kasią. Jeszcze żyje. Tak, jeszcze żyje. Władę sobie włożysz w środku i zaszyjesz i będziesz miała na pamiątkę. Thank you.
Poproszę wszystkich uczestników tutaj przed dworek. Słuchajcie, chciałem wam bardzo podziękować, że udało wam się złapać tego rudego przecherę. Dzięki temu będziemy mieli kogo gonić za tydzień, bo za tydzień znowu ruszamy na Hubertusa. A ten nic nie żyje, nie ma łapy. Żyje. 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 Za tydzień jest Hubertus. Wypatroszyliście go z wnętrzności, ale były smaczne, rozumiem? Tak? Nastąpi teraz dekoracja każdego z uczestników. Takimi pamiątkowymi znaczkami. Rozpinajmy się. Dobra. O, to jest tylko bryczesy, nie? Fajnie, ja bryczesy mam. Może nie mam. Myślę, że będzie szybciej, nie? Tak. Kornelia, gratuluję wspaniałej gonitwy. Hubert, gratuluję również. I Hubertowi dziękujemy za podmianę konia i daje radę kamie. Męska postawa. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratuluję, Laura. Gratuluję. Martyna. Proszę, Lena, gratuluję. Najmniejsza nasza uczestniczka. Z kosiarką. Natasza? Natasza, gratuluję. Natasza największego konia dostała, tak? No właśnie. Martyna też nie. Zuzia. Zuzia, gratuluję. A tam u góry jest Anita. Anita, gratuluję. Proszę bardzo, na koniankę. Gratuluję. Wiktoria. I? Aja. Oj, nosek będzie bolał pewnie, ale będziesz miała za to pamiątkę. I naszej zwycięzczyni podwójnie gratuluję. Złapanego lisa. Proszę bardzo, należy do ciebie. Gratuluję, Lika. Bartosz, gratuluję wspaniałego prowadzenia. Proszę bardzo. Dziękuję również. Kasia, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Oj, dziękujemy, nie musimy w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, na tym kończymy dzisiejszą zabawę. Tak jak powiedziałem, zapraszam za tydzień. Także jeśli ktoś chce, zapraszamy serdecznie razem z rodzicami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak, teraz. Pamiątkowe zdjęcie jeszcze, tak? Dobra. Rok znowu jedzie. Tak? Dziękuję. Za rok już w prawdziwym tygodniu. Ja myślę, że wam pokazałam te przeszkody, co skaczemy, nie? Tak. Dziękuję.